opowiadałem o tym że dzieło Kopernika które w pierwszej tej krótkiej części 5% tekstu mniej więcej można traktować jako powtórzenie poglądów Arystarcha Samos W tej części matematycznej było niesłychanie skomplikowane Mimo tych komplikacji, niejaki Reinhold, z którym przyjaźnił się retyk, który doprowadził do publikacji De Revolutionibus, w 1551 roku obliczył nowe tablice astronomiczne, tak uwzględniając nowe dane i przewidując przyszłe położenia planet na podstawie modelu Kopernika, aczkolwiek sam Reinhold w heliocentryzm nie wierzył. Uważał, że Ziemia jest nieruchoma, a on wykorzystał model Kopernika tylko jako narzędzie obliczeniowe. I później Kopernik nie znalazł żadnego następcy. Retyk wyjechał do Lipska, a później do Krakowa, a później gdzieś jeszcze dalej. Miał problemy osobiste, o których wolę nie mówić podczas takiego wykładu. Tak czy inaczej, tak czy inaczej, sam Retyk już sprawy nie, nie, nie kontynuował. W latach 1570-tych astronomią zafascynował się pewien niesłychanie bogaty Duńczyk, Tycho Brahe, który... W Zaczął robić najdokładniejsze obserwacje położeń gwiazd i ruchów planet, jakie kiedykolwiek dokonano. Gołym okiem na niebo patrząc, ale z użyciem wyrafinowanych przyrządów Brache zdołał podać położenia gwiazd ze średnim błędem półtorej minuty kątowej. Tak, to najlepsze tabele starożytnych popełniały błędy 20-minutowe, te arabskie tablice dziesięciominutowe, a teraz tych był w stanie tak określić wzajemne położenia gwiazd z dokładnością do półtorej minuty kątowej, to jest lepiej niż zdolność rozdzielcza ludzkiego oka. I z z taką dokładnością mierząc, tych on interesował się systemem Kopernika, prawdopodobnie jemu zawdzięczamy to, że ocalały egzemplarze komentarzyka czy Lusa tego dzieła, o którym być może wspomina Miechowita w spisie z 1514 roku. I ale... Yy, z taką dokładnością, mierząc odległości kątowe między gwiazdami, Tychon stwierdził, że gwiazdy nie zmieniają, że nie zmieniają się kąty, pod jakimi widać gwiazdy, a zatem, że Ziemia nie może się poruszać, czyli zbliżać i oddalać od gwiazd, bo wtedy te kąty by się zmieniały. Wyszło z obliczeń, że ten efekt będzie niewidzialny. Aha, Kopernik, o czym nie powiedziałem na poprzednim wykładzie, tak jak Arystarch Samos twierdził, że, gwiazd, że nie widzimy paralaksy gwiazdnej, dlatego że gwiazdy są niesłychanie daleko od nas. Tychonowi wyszło z obliczeń, że żeby paralaksa była niewidzialna. To gwiazdy musiałyby się znajdować kilkaset razy dalej od Słońca niż Saturn. I on stwierdził, że to niemożliwe, żeby gwiazdy były aż tak daleko. I do końca życia trwał przy systemie, przy systemie y, y, ptolemeuszowym. Znaczy nie przepraszam, zastąpił go własnym systemem astronomicznym, według którego planety krążą wokół Słońca, a planetami są Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn, a Słońce wraz z planetami obiega Ziemię dookoła. Taki model zaproponował Tychon i Tychon, Tychon zaproponował ten model, ale był znakomitym obserwatorem, a bardzo kiepskim matematykiem i nie potrafił tego wszystkiego policzyć. I zaczął szukać matematyka. I akurat wtedy studiował między innymi matematykę niejaki Johann Kepler. Ja studiował go, ją u Mastlina, a ten Mastlin to prywatnie był krytycznie nastawiony wobec systemu Ptolemeusza I chyba z pewną nadzieją spoglądał na system Kopernika, chociaż na ten temat nic pewnego nie wiemy. W każdym razie Kepler miał zostać pastorem luterańskim, ale ponieważ myślał samodzielnie, to go się pozbyto z uniwersytetu. Trafiła się okazja, żeby, że potrzebny był nauczyciel matematyki w gracu i wysłano tam Joachima Keplera i Kepler wykładał matematykę. Nie mogąc znaleźć chętnych do uczenia się matematyki w Gracu, więc dla niewielkich grupek i podczas jednego z wykładów przyszedł mu niezwykły pomysł do głowy. Mianowicie w geometrii, to wiedział już Platon, istnieje pięć brył regularnych, takich brył, których boki są foremnymi figurami. Z równobocznych trójkątów można zbudować czworościan, można zbudować ośmiościan i dwudziestościan. Z kwadratów, o czym wszyscy doskonale wiedzą, da się zbudować sześcian, a z foremnych pięcioboków można zbudować dwunastościan. Według Ptolemeusza planet jest siedem. Według Kopernika planet jest sześć. Czy to ważne? Dla Keplera ważne, bo jak jest sześć planet, to jest sześć przestrzeni między tymi planetami. I w każdą z tych pustych przestrzeni da się wmontować bryłę regularną. Opisując ją na orbicie planety wewnętrznej i wpisując ją w orbitę planety zewnętrznej. Kepler wziął dane na temat rozmiarów planet, orbit planetarnych z dzieła Kopernika i stwierdził, że bardzo dobrze to się zgadza z rozmiarami orbit Wenus i Marsa. Gorzej z rozmiarami orbit pozostałych planet, z rozmiarem orbity Merkurego to się kompletnie prawie nie zgadza, ale orbita Merkurego jest taka kapryśna, mocno wydłużona i Kepler starał się to zastąpić inną geometryczną konstrukcją. To jest typowe myślenie Pitagorejskie. Chcemy zrozumieć, jaki jest świat. Wykorzystując jakieś takie piękne konstrukcje geometryczne. Z naszego punktu widzenia jest to kompletna bzdura, ale Kepler napisał o tym książkę, dał jej tytuł Tajemnica Kosmosu i skończył tę książkę. Uważał to za swoje wielkie odkrycie. To, co my uważamy za wielką bzdurę. I, I teraz on wiedział o tym, że nie zgadzają mu się wyniki obliczeń matematycznych z rozmiarami orbit planetarnych, ale wiedział, że Tycho Brahe wie o rozmiarach orbit planetarnych więcej od Kopernika tylko że Tycho Brahe też nie udostępniał nikomu w wyniku swoich obserwacji astronomicznych. Ale Kepler wysłał Tychonowi swoją książkę i doszło do takiego obustronnego interesu. Tychon zobaczył, że Kepler jest znakomitym matematykiem, a on kogoś takiego potrzebował. A Kepler potrzebował Tychona, i zeszli się razem. Na rok zamieszkał Kepler razem z Tychonem, to akurat pod Pragą zamieszkali w Czechach, bo Kepler wcześniej w Danii prowadził swoje obserwacje, ale pokłócił się z kolejnym duńskim królem i przeniósł się do Czech. Tam pod Pragą odwiedzał ich sam cesarz Rudolf, który przyjeżdżał nie po to, żeby dowiadywać się, jak się poruszają ciała niebieskie, tylko po to, żeby oni stawiali mu horoskopy. Kepler przez całe życie dorabiał sobie jako astrolog. Na ile poważnie traktował astrologię, tego nie wiemy. I Kepler zamieszkał z Tychonem, po czym po roku Tychon umarł nagle, na łożu śmierci przekazał Kopernikowi swoje tablice astronomiczne z prośbą, aby Kepler obli policzył ruchy Marsa, z wykorzystaniem jego wyników obserwacji, a policzył je i w ten sposób rozwinął model ruchów ciał niebieskich samego Tychona. I teraz Tychon umiera, a Kepler go zdradza. Zamiast spełniać jego wolę, to zaczyna rozwijać model ten kwazji kopernikański. Nie przejmuje się tym układem epicykli i deferentów, jakie naszkicował Kopernik w De W ogóle tego nie bierze pod uwagę. Szuka najpierw własnych, próbuje zrobić własne konstrukcje znowu z okręgów na okręgach. I to mimo środowych okręgów i z użyciem ekwantów. Nie wychodzi mu to, męczy się nad tym przez wiele lat, w jakimś momencie w akcie desperacji stwierdza, a być może planety poruszają się wokół, być może Mars porusza się wokół Słońca nie po kombinacji okręgu, tylko po owalu, takiej krzywej, która by przypominała przecięte wzdłuż jajko. I Kepler próbuje owalu, ponieważ owal to jest figura geometrycznie trudna, to jako przybliżenia używa elipsy. To jest ciekawe, bo zachował się list Keplera do przyjaciela, w którym Kepler pisze: Szkoda, że, planet, że Mars nie porusza się po elipsie, bo jakby się poruszał po elipsie, to by mi było matematycznie łatwiej. I czas jeszcze jakiś up musiał upłynąć, kiedy Kepler nagle zrozumiał, że Mars porusza się właśnie po elipsie wokół Słońca. Ze Słońcem, znajdującym się w jednym z ognisk elipsy, a porusza się w taki sposób, że odcinek łączący Marsa ze Słońcem zakreśla równe pola w równych odstępach czasu. I jak to wszystko Kepler pozbierał, to napisał książkę pod tytułem Nowa Astronomia. Czy po łacinie astronomia nowa, co brzmi tak samo jak po polsku, wydano w, 1509, w 1609 roku, tak, czyli, 40, czyli 66 lat po śmierci samego Kopernika. I w tej książce, to jest osobliwa książka, bo Kepler opisuje na 300 stronach te swoje nieudane próby zbudowania modelu ruchów Marsa, po to, żeby na 200 którejś już stronie wreszcie zdradzić to, co nazywamy drugim prawem Keplera dzisiaj, a po kolejnych kilkudziesięciu stronach zdradzić to, co nazywamy pierwszym prawem Keplera. I to był rok 1609, a w tym samym 1609 roku rozeszły się po Europie wieści o tym, że w Niderlandach znaleziono układ dwóch soczewek, przez który przedmioty widoczne, będące daleko, widać tak, jakby było dużo bliżej. I szereg uczonych w Europie robi sobie takie układy soczewek. Jednym z nich jest Galileo Galilei, który wtedy pracuje na Uniwersytecie w Padwie i w końcu robi sobie lunetę przybliżającą trzydziestokrotnie, tak, złożoną z soczewki wypukłej i wklęsłej. W tym samym czasie Kepler zaprojektował lunetę złożoną z soczewki, z dwóch soczewek wypukłych. Ale Galileusz używał takiej wklęsło-wypukłej lunety, i zaczyna Galileusz i inni uczeni oglądać niebo przez lunetę. Sypią się doniesienia o tym, co przez lunety zobaczono. Galileusz miał przewagę weneckich domów wydawniczych, tak, które produkowały książki bardzo szybko i w ogromnych nakładach. I pisze Siderus Nuncius, tak, posłańca gwiezdnego, książkę o tym, że na Księżycu są góry, że wokół. Jowisza krążą cztery satelity, że Wenus, to wkrótce o tym Galileusz doniesie ma fazy, a więc też jest kulą oświetlaną przez Słońce, tak jak Ziemia i Księżyc. I niedługo też napisze Galileusz wcześniej ktoś już o tym napisał. Ale Galileusz potem twierdził, że on jeszcze wcześniej to zobaczył, mianowicie plamy na tarczy słonecznej. I Galileusz pisze z kolei listy o plamach słonecznych, i pod wpływem tych obserwacji obraz świata niebieskiego nieodwracalnie się zmienia. No, przede wszystkim dlatego, że ja na pierwszy wykład zacząłem od tego, że tu na ziemi wszystko się zmienia a tam w niebie wszystko jest takie samo tymczasem teraz każdy mógł zobaczyć jak na tarczy słonecznej powstają i giną plany a zatem w niebie też zmiany się dokonują tyle że gołym okiem ich nie widać albo dokonują się powoli jeszcze tych Brache w 1572, a Kepler w 1604 roku obserwowali pojawienie się na niebie nowych gwiazd, które dziś nazywamy supernowymi. Zapalały się i gasły, a nie wykonywały żadnych ruchów względem gwiazd, a więc wszystko wskazywało na to, że są niesłychanie daleko od nas. I w tych niesłychanie dalekich rejonach także są, są do, dokonują się zmiany. I pod, tym, I pod tym wpływem, tak Galileusz dołącza do, Kopel, do Keplera i też zaczyna twierdzić, że kopernik miał rację. I że Ziemia krąży wokół Słońca, Galileusz nigdy książki Kopernika nie przeczytał i jako system Kopernika, przedstawiał do końca życia system, którego sam Kopernik nigdy nie sformułował. To jest taka osobliwość, tak? Ale przypisywał ten system Kopernikowi. Zaczyna się wtedy wielki konflikt między rodzącą się nauką już. Już, już to się odrywa od astrologii. Sam Galileusz też stawiał horoskopy as astrologiczne sobie i swoim córkom, także, także też ulegał wpływom. Wpływom tego myślenia, aczkolwiek też spieramy się o to, na ile na poważnie, a na ile na żarty to robił, tego akurat nie wiemy. W każdym razie dochodzi do tego, że w 1616 roku dzieło Kopernika trafia na indeks ksiąg zakazanych. Jako pierwszy na to zwrócił uwagę Luter, że w Księdze Jozuego w dziesiątym rozdziale mamy zdanie o tym, że słońce się zatrzymało. A skoro słońce się zatrzymało, no to słońce się porusza według Biblii, a to jest nieomylne Słowo Boże, w które nam wątpić nie wolno. Tyle, że Luteranie potem zgodzili się na druk książki Kopernika i jakoś, aczkolwiek niechętni byli wobec całej sprawy, to jakoś się z tym łatwiej pogodzili. Natomiast Kościół Rzymski, który był przyjazny Kopernikowi w ciągu pierwszych dziesięcioleci, teraz zwraca się przeciwko niemu, umieszcza dzieło Kopernika na indeksie ksiąg zakazanych. 1616 roku i na tym indeksie to dzieło pozostanie do roku 1835. Tak, a więc przez, przez 200 ponad lat uczonym katolickim właściwie nie wolno było czytać, a w każdym razie nie wolno było wierzyć w to, co kopernik napisał. Mało tego, na ten indeks trafią wkrótce dzieła Keplera, dzieła Galileusza i dzieła Kartezjusza, tych trzech pierwszych wielkich zwolenników Kopernika. Tak, i czasu już nie mam, bo, bo obiecałem, że te wykłady będą krótkie. Niemniej sam Galileusz, co może Państwo słyszeliście o tym, złamał zakaz mówienia o ruchu Ziemi. W 1632 roku wydał dialog o dwóch układach świata Ptolemeuszowym i Kopernikowym. Dialog, w którym korzystając z wyłącznie błędnych z naszego punktu widzenia argumentów, Starał się wykazać, że Kopernik miał rację. Dlaczego te argumenty jego trzy naczelne są błędne, o tym nie mam czasu Państwu opowiadać, ale tak na wszelki wypadek. Niemniej, z powodu wydania tej książki, Galileusz rok później został postawiony przed Trybunał Inkwizycyjny. I koniec końców skazany na areszt domowy za cenę upokorzenia, odwołania swoich poglądów, i obietnicę, że gdyby posłyszał, że ktoś podobne głosi, to złoży donos w tej sprawie. Nie zabroniono Galileuszowi dalszej pracy naukowej i jeszcze mógł napisać rozprawy i dowodzenia matematyczne, aczkolwiek musiał je wydać drukiem już w kalwinistycznej wtedy Holandii, a nie w katolickich, a nie w katolickich krajach Półwyspu Apenijskiego. Kartezjusz też się przyłączył do grona zwolenników Kopernika. Prace Kartezjusza na ten temat z punktu widzenia astronomii są bezwartościowe. Niemniej Galileusz, Kartezjusz, aczkolwiek nie był jedyny, bo wcześniej Piergasendi i jeszcze ze dwóch innych ludzi stwierdziło, że gdyby, na że gdyby ciało nie natrafiało na żadne przeszkody, to by się poruszało ruchem jednostajnym po linii prostej. Kartezjusz opublikował to twierdzenie w 1640 roku. W krajach i luterańskich, i kalwinistycznych, i zwłaszcza katolickich, atmosfera wobec kopernikanizmu była wroga, ale akurat Anglikanie. Anglikanizm to była ta trzecia wtedy forma protestantyzmu, która była doktrynalnie najba, najsłabiej określona, i w związku z tym w Anglii zapanowała względna swoboda myślenia i to angielscy uczeni połączyli. Te pomysły o ruchach Ziemi i planet wokół Słońca, z kartezjańskim pomysłem, że ciało, na które nic nie działa, porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej, a w takim razie, skoro planety zakręcają wokół Słońca, to coś musi działać na nie w stronę Słońca. I tu wykorzystano pojęcie siły przejęte z arystotelizmu, zmodyfikowanego w XIV wieku przez twórców tak zwanej teorii impetusu. O tym też nie mam czasu Państwu opowiedzieć. W każdym razie połączono to wszystko razem. I najpierw Robert Hooke, ale Hooke nie potrafił zrobić obliczeń matematycznych, zrobił je Isaac Newton, który matematycznie pomysły Hooka wyraził i ogłosił w 1687 roku książkę Matematyczne zasady filozofii przyrody. I tam znajduje się ten system, tak, według którego jeśli na ciało nie działa żadna siła teraz, to ciało porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej. Jeśli na ciało działa siła, to ciało doznaje przyspieszenia w kierunku działania tej siły. Na planety z siłą Słońce działa. Siłą grawitacji, która maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości między Słońcem a planetą, a stąd będzie łącznie wynikać, że planety obiegają Słońce po elipsach, a Słońce znajduje się w jednym z ognisk tych planet. I w ten sposób pod koniec XVII wieku, a więc po upływie 150 lat, Kopernikaniz święcił triumf. Oczywiście był to triumf już nie samego kopernikanizmu, bo nikt od tej pory o układzie deferentów i epicykli, jakich, jakimi wypełnił Kopernik 95% swoich książek, nie pamiętał. Uznano ten cały model za nieudany. Nie pamiętano też już o pomysłach samego Keplera na dobrą sprawę. Bo Kepler napisał jeszcze książkę, w której powiązał muzyczne tony, muzyczne skale, muzyczne głosy z ruchami planet. I o tej książce też nikt dzisiaj nie chce pamiętać, no bo to tak się mówi, że z naukowego punktu widzenia to wstyd, żeby taki wielki umysł w tyle bzdur napisał. No ale naukę się... Tworzy drogo i błędów i nikt nie wie z góry, co okaże się z bzdurą, a co szczęśliwym pomysłem. Więc kopernikaniz wreszcie święcił tryumf po 150 latach. No i wtedy powstał system mechaniki klasycznej i ludzkość wkracza w nową epokę, tak już myślenia. W naukowego W pełnym tego słowa znaczeniu, a pomysł Kopernika, niezależnie od tego, czy przejęty przez, od Arystarcha, bo bez Kopernika by nikt o Arystarchu też nie pamiętał w tej epoce, tak? to, to, to był ważnym krokiem w stronę tego, tego systemu. I o tyle, i o tyle, Mikołaj Kopernik jest jednym z wielkich, tak? Jest, jest, jest jedną z wielkich, kluczowych wręcz postaci w historii ludzkości. No, a tak jak zdołałem krótko o tym wszystkim opowiedzieć, tak to zrobiłem i wybaczcie mi, Państwo, wszystkie uchybienia. No i dziękuję bardzo za uwagę.